pierwszy stary i jego syn, którego mu na te dziś. Dzień dobry Państwu, w tym odcinku bardzo rzadko spotykany grosz na stopę litewską, wybity w roku 1546 za panowania Zygmunta Augusta, syna Zygmunta I. Moneta ta faktycznie wybita w drugim roku panowania, pełnoprawnego panowania tego władcy, bo faktycznie został królem jeszcze w roku 1530, ale władzę w tamtych czasach sprawował jego ojciec. No i pierwsze litewskie monety, które wybił ten władca Litwy, a później i Polski, datowane datą 1545, a to mamy 1546. Monety te z wizerunkiem kolumny, od zawsze znanej na monetach litewskich. Tutaj u dolu widzimy ten znak kolumny. Napis na rewersie: moneta Magni Dwukat Litwa, czyli moneta Wielkiego Księstwa Litwy. Na awersie widzimy portret młodego władcy Litwy. Napis: Sigis Aug Rex Pol Mag Dux Li Zygmunt August, król polski, wielki książę Litwy. Co ciekawe, Zygmunt I Stary, jego tata, rządził jeszcze Polską do 1548 roku, czyli w jednym czasie wybijano dwóch władców własnej monety. Zygmunt I Stary i jego syn, którego monetę dzisiaj gościmy na Skarbcu Króla. Portret tego króla był młody, z taką brudką i w koronie typu takiej, jak Zygmunt I Stary miał na monetach toruńskich z roku 1535. Wybita ta moneta z kiepskiego srebra, dlatego dość trudno znaleźć w dobrych stanach lub chociażby w stanach 3+. Te monety praktycznie niespotykane. Dość wartościowa moim zdaniem moneta i powinna wartować o wiele więcej niż grosz polski. Moneta wybijana w Wilnie. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i podzielcie się filmikiem z innymi. Ale chwilka, nie zmieniajcie jeszcze kanału. W ogóle go nie zmieniajcie. Mamy dla Was kilkaset fajnych filmików do obejrzenia. Wystarczy, że wybierzecie jeden z proponowanych. Miłego oglądania!